W tym filmie pomnożymy liczby 352 i 481. I zrobimy to na dwa różne sposoby, ale przekonacie się na koniec, że u podstaw obydwu metod leżą te same zasady. Na początek przepiszmy liczbę 352, 300 plus 50 plus 2, na przykład w taki sposób: 2, 50, 300. I jeżeli dodamy te trzy liczby, to otrzymamy 352. Zróbmy to samo z liczbą 481. 481, czyli możemy dodać 400 plus 80 plus 1, 4 setki, 80 i jedna jedność. I możliwe, że spotkaliście się już kiedyś z takim sposobem mnożenia, z rozpisywaniem liczb na poszczególne pozycje dziesiętne w takiej dwukierunkowej siatce. Generalnie mnożąc w ten sposób stosujemy rozdzielność mnożenia względem dodawania. Dwójkę mnożymy razy 400 plus 80 plus 1 i tak dalej. Zróbmy to spokojnie krok po kroku. 2 razy 400 to 800, 2 razy 80 to 160, 2 razy 1 to 2. Teraz możemy pomnożyć 50 razy 481. 50 razy 400

Plus 2 to 962, w drugim rzędzie 24 050, 24 050 i w ostatnim 120 000, 144 300, 144 300. Teraz możemy dodać liczby z ostatniej kolumny i otrzymamy w ten sposób wynik dodawania. Zróbmy to za chwilę, a przedtem zobaczmy, jak inaczej można takie dwie liczby pomnożyć. Skorzystajmy ze standardowego algorytmu mnożenia, z tak zwanego mnożenia pisemnego 481 razy 352. W typowym mnożeniu pisemnym zaczynamy od pozycji jedności, od tej dwójki, i mnożymy 2 razy 481. 2 razy 1 to 2, 2 razy 8 to 16, szóstkę zapisujemy tutaj. Jedynkę zapisujemy tutaj, można powiedzieć, że przenosimy jedynkę. Tak naprawdę zapisujemy po prostu 10 dziesiątek jako jedną setkę. 2 razy 4 to 8. Na tej pozycji ósemka to 8 setek, czyli 800 plus 1 równa się 9. 9 na pozycji setek to 900. I widać już tutaj pewien schemat i zależności pomiędzy tymi dwoma sposobami mnożenia. To 962 to to samo 962 co tutaj. Dlaczego tak jest? Dlatego, że tutaj pomnożyliśmy dwie jedności razy 1 razy osiem dziesiątek i razy cztery setki, i tak samo zrobiliśmy tutaj razy 1 razy 80 i razy cztery setki. I kiedy te trzy liczby dodaliśmy, otrzymaliśmy również 962. Podczas mnożenia pisemnego wykonujemy dokładnie te same czynności, które widać w tej tabeli. Dwójkę na pozycji jedności mamy z głowy, przechodzimy do dziesiątek. 5, czyli 5 dziesiątek albo inaczej 50. Wszystko, co teraz będziemy mnożyć, razy 5, mnożymy tak naprawdę razy 50. Dlatego teraz zaczynamy zapisywać wyniki mnożenia razy 5 w kolumnie dziesiątek. I znowu razy 1, razy 8 i razy 4. 5 razy 1 to 5, 5 razy 8 to 40. Tu zapisujemy 0, tu zapisujemy 4. 5 razy 4 to 20, plus 4 to 24. Na ostatniej pozycji możemy od razu zapisać 24. Otrzymaliśmy 2450 i zauważcie, że jest to dokładnie ta sama liczba co tutaj. I ma to sens, bo ta piątka oznacza 50 i mnożyliśmy ją razy 481. Dokładnie tak samo jak tutaj. Pewnie podejrzewacie już, co się stanie, kiedy wykonamy kolejny krok i pomnożymy górną liczbę razy tę trójkę. Trójka na pozycji setek oznacza 300 i mnożąc cyfry górnej liczby razy 3, będziemy wyniki zapisywali zaczynając właśnie od pozycji setek: 3 razy 1 to 3, 3 razy 8 to 24, 4 tu, 2 tu, 3 razy 4 to 12, plus 2 to 14. I jak poprzednio, wynik mnożenia ostatniej pozycji górnej liczby możemy zapisać od razu cały na dole, bo nie ma kolejnej pozycji, do której moglibyśmy przenieść jedynkę. I znowu zauważcie, że otrzymaliśmy po raz trzeci ten sam wynik, co w tabeli. W mnożeniu pisemnym kolejnym krokiem jest dodanie wszystkich trzech wyników. Możemy też zrobić to w tabeli, powinno wyjść to samo: 2, 6 plus 5 to 11, jedynka tu i jedynka tu.

Kiedy uczycie się tego schematu mnożenia, nazywanego najczęściej mnożeniem pisemnym, można go też nazwać algorytmem standardowym mnożenia, i kiedy wykonujecie go automatycznie, bez większego zastanowienia, to może się on wydawać trochę dziwny, może nawet trochę magiczny. Ale wszystko co tutaj robimy, to kolejne miejsca dziesiętne jednej liczby mnożymy razy kolejne miejsca dziesiętne drugiej liczby. Jeżeli zaczniemy od liczby dolnej, to dwójkę mnożymy po kolei razy 400, razy 80 i razy 1, otrzymujemy ten wynik cząstkowy, potem piątkę, czyli 50, po kolei razy 400, razy 80 i razy 1, otrzymujemy ten wynik cząstkowy i potem trójkę, czyli 300, po kolei razy 400 razy 80 i razy 1 i otrzymujemy ten wynik cząstkowy. Dokładnie tak samo jak w tabeli pokazującej szczegółowo istotę tego zjawiska.